To nie jest tak, że ja go nie lubię, on mnie po prostu denerwuje. Wyprowadzam się, a my takie... Dlaczego? Co myślisz o przerwie lekcji Marcina, a raczej o tym pranku? Ile około zarabiam? Myślisz, że lekcji wykorzystała Adę dlatego, że pomieszkała chwilę i się wyprowadziła? Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy wtorek, godzina 15, a to oznacza, że pojawił się nowy film. Właśnie ten, który oglądacie. Dzisiaj przychodzę do was z pierwszym w historii tego kanału Q&A-em! Pytanka zadawaliście mi na moim Instagramie, więc bardzo serdecznie was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam się właśnie dzieją takie różne akcje, tam decydujecie o odcinkach i w ogóle Instagram to jest must have, jeśli chodzi o mój kanał. Linka macie na dole w opisie i również tutaj wam się wyświetla teraz nazwa. Lecimy z tymi pytańkami, nie przedłużamy, bo po prostu jest ich cała masa. Nigdy w życiu chyba nie dostałem tylu pytań na Instagramie, bo wiecie, czasem od czasu do czasu wrzucam sobie tak, a zadawajcie pytanka i odpowiadam to na story. Aczkolwiek teraz, jak powiedziałem, że to jest do odcinka, to przeszliście po prostu samych siebie. Mega bardzo wam dziękuję za zaangażowanie i za wymyślanie tych wszystkich pytań. A ja teraz postaram się przeglądać je wszystkie i wybrać te najczęściej powtarzające się i najfajniejsze. Więc lecimy. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał pół godziny. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś i jakie masz marzenia, plany, pragnienia na przyszłość? Stało się to tak, że w wieku 15 lat zacząłem nagrywać filmy. Ostatnio nagrywałem film, który pojawi się za niedługo na kanale z reakcją na te filmy moje stare i powiem wam, że to było grube, Ale tak po prostu z nudów zacząłem nagrywać na YouTubie, później zacząłem poznawać nowe osoby związane właśnie z tą branżą, powiedzmy. Później przeprowadziłem się do Warszawy, żeby wszystko mi łatwiej szło, jeśli chodzi o tą moją taką pracę influencera, powiedzmy. Później jakoś tak się złożyło, że Ada zaproponowała mi, żebym z nią pracował, współpracował i tak zacząłem montować i nagrywać filmy dla Ady i tak jestem jak tutaj. Tak właśnie to się wszystko wydarzyło. Tak w sumie wszystko z przypadku i nie planowałem tego, że kiedyś tam, że będę pracować właśnie w tym, co robię tak naprawdę. A jeśli chodzi o moje marzenia, to nie wiem, ja bym chciał, żeby po prostu wszystko się układało tak, jak jest teraz i nie wiem, nie chciałbym chyba w sumie nic zmieniać. Moje życie mi się jak na razie podoba w 100% i nie chcę niczego zmieniać, więc lecimy dalej. Jakie są twoje relacje z Jankiem? Pozdrawiam. Może nie będę odpowiadać na to pytanie. Jeśli chodzi o relacje moje z Jankiem, to są okej. Dużo osób mnie pyta często, dlaczego nie lubię Janka. To nie jest tak, że ja go nie lubię, on mnie po prostu denerwuje. Janek pewnie będzie oglądać ten film i będzie mieć takie... To nie jest tak, że my mamy ogólnie wszyscy dobre relacje, jeśli chodzi o mieszkanie ze sobą w domu i tak dalej. Taka jest moja odpowiedź. Mamy wszyscy dobre relacje, więc z Jankiem nie mam jakichś złych, aczkolwiek nie denerwuje. I to widać chyba. Czy lubisz ekipę Freeza? To nasz lot, tak to robi ekipa. Ekipa. Uważam, że nowa piosenka ekipy jest zajebista. Serio jest zajebista i ja jestem wielkim fanem. Przesłuchałem tą piosenkę. Połowę wyświetleń na YouTubie to chyba ja zrobiłem, bo non-stop jej słucham. Jest serio świetna i trzymam kciuki za tą płytę, bo myślę, że to może być sztos. I uważam, że ekipa jest najlepszą grupą na YouTubie i ona wyznacza trendy wszystkie i oni są top of the top. I mam nadzieję, że tak zostanie, bo oni naprawdę na to zasługują. Serio, uwielbiam ich. Czy podkochujesz się w Lexi? Nope. Jakbym się podkochiwał, to już bym pewnie robił jakieś pierwsze kroki, ale not my type. Sorry, Lexi. Czy wasza ekipa będzie miała jakąś nazwę? My nie jesteśmy czymś takim jak ekipa totalnie. My jakby mieszkamy razem, bo tak nam łatwiej się jakby pracuje i to jest po prostu łatwiejsze, ale nie robimy z siebie jakiejś takiej grupy influencerów i nie działamy tak jak ekipa, więc chyba nie. Teraz od razu dwa pytanka od tej samej osoby. Cieszysz się, że wróciłeś do nagrywania na swój kanał i czy będę wstawiał częściej filmy, na przykład dwa razy w tygodniu? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Tak, mega się cieszę, że wróciłem do nagrywania, bo mega, naprawdę mega mi tego brakowało i kocham robić to, co robię i myślę, że będę robić to dalej, bez względu na wszystko i no jest super, naprawdę mega się cieszę. A czy filmy będą dwa razy w tygodniu? Jeśli skończę te studia, to obiecuję wam, że filmy będą dwa razy w tygodniu. Jak już skończę te studia, jak już dostanę ten papierek, jak się obronię, nie zostało mi tylko pół roku, trzymajcie za mnie kciuki, wtedy będzie na pewno więcej filmów, bo teraz mam taki Saigon z licencjatem, że dobrze, że z jednym się wyrabiam, a jeszcze praca i w ogóle planuję to, planuję. Ile mam lat? 23 w czerwcu, 2 czerwiec. Kim chciałeś zostać jako dziecko? Jako dziecko chciałem na początku chciałem być aktorem. Miałem wielkie ambicje, żeby być aktorem. Trochę się do tego nie nadaje. Później chciałem być w ogóle informatykiem. Później chciałem być fotografem i zostałem youtuberem. Kim dla ciebie jest Blanka? Koleżanką? Przyjaciółką?
A może dziewczyną? Nie odpowiem wam na to pytanie, ale bardzo, bardzo lubię Blankę. Czy będzie nowy ship, czy nie będzie? Zobaczymy. Czy Blanka z wami mieszka? Nie, Blanka z nami nie mieszka. Blanka często do nas przyjeżdża i razem coś działamy i w ogóle, ale z nami nie mieszka i na razie nie ma w planach, żeby ktoś zastąpił miejsce Lexi. Z którą z dziewczyn byś się umówił? Blanką czy Adą? Z dwiema naraz. Ojej, to chyba źle o mnie świadczy. Czy nagrasz kiedyś własną piosenkę? Ja mam straszną fobię do śpiewania i pamiętam, jak w gimnazjum byłem i... Opowiem wam kiedyś tą historię bardziej, ale kiedyś mój nauczyciel od muzyki, kiedy śpiewałem przed całą klasą, przy całej klasie powiedział, że tragicznie śpiewam, tak w skrócie. I wtedy bardzo się zraziłem i w ogóle wstydzę się śpiewać i nie lubię śpiewać. W sensie lubię śpiewać, ale nie lubię, jak ktoś tego słucha, więc raczej wątpię. Chociaż kiedyś mi wpadł taki pomysł, że może nagrać odcinek, jak idę na pierwszą lekcję śpiewu w życiu. Tak just for fun, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek. Ja aż mnie cierki przechodzą, jak myślę. Serio. Kiedy będzie film, w którym odtwarzasz ukrytą prawdę? Ja wiem, że zapowiedziałem, że będzie taka seria i oczywiście będzie taka seria, tylko pojawiły się małe komplikacje, ponieważ chyba z 2 albo 3 tygodnie temu miałem z pierwszą osobą nagrywać właśnie i się nie udało. Tak jakoś wyszło. Teraz jakby po prostu ogarniam inne osoby i tak dalej, piszę scenariusze, ale to oczywiście będzie, spokojnie. Wyczekujcie na to. Mi się wydaje, że już za niedługo będziecie mogli coś takiego zobaczyć. W jakim programie montujesz? W Final Cut Pro. I od razu disclaimer, Final Cut Pro jest tylko i wyłącznie na Maci, nie na Windowsy. Czy od dziecka masz takie, to nie hejt, brwi? Pozdrawiam. Również cię pozdrawiam. Tak, od dziecka mam takie brwi. W sensie pamiętam taki przełom, jak w podstawówce moje brwi były po prostu kompletnie blond. Ja byłem blondynem kompletnym, miałem jasne wszystkie włosy. Poszedłem do gimnazjum, nagle zacząłem dorastać i w ogóle i wszystko się u mnie zmieniło. W sensie ściemniały mi włosy, ściemniały mi mocno brwi i tak dalej. Pamiętam, że bardzo duży kompleks do tych brwi miałem. Teraz oczywiście jakoś to całkowicie wyparłem i tak szczerze powiedziawszy to polubiłem. Nawet moje brwi je lubię, ale bardzo dużo osób zwracało mi uwagę, czy ty malujesz brwi i w ogóle, bo są one czarne, a włosy masz brązowe. I ja takie... Nie, i przez to właśnie, że tak dużo osób mi ciągle zwracało uwagę na to, czy maluję brwi, to miałem wielki kompleks, ale teraz już jest wszystko git i zwalczyłem ten kompleks kompletnie i uwielbiam moje brwi. Ale tak, od zawsze miałem takie brwi. Nie robiłem żadnej henny ani nic. Czysta natura. Takie geny. Czy będę się przeprowadzał? No, w tym roku raczej jest planowana przeprowadzka. Nie wiem na razie, czy gdzieś sam, czy gdzieś wszyscy z domem będziemy się przeprowadzać i tak dalej. Mamy umowę jak na razie do czerwca tutaj. Co będzie później, to się przekonamy, bo już zaczynamy powoli nad tym myśleć, ale na razie to jeszcze nie jest ustalone. Ale w tym roku raczej się szykuje przeprowadzka. Wyczekujcie na to, bo będzie się działo. Ja nawet nie jestem w połowie tych pytań. Jest ich masakrycznie dużo. Czy lubisz swoje nazwisko? To jest spoko pytanie, bo tak się składa, że go nie lubię. W sensie jestem Zuba. Zuba Buba. Jakoś śmieszne jest to nazwisko, jakoś go tak właśnie nie lubię, bo mi się podobają takie, wiecie, długie, dźwięczne nazwiska, jak jest na przykład Martyna Wojciechowska. To brzmi tak, wiecie, jakby ktoś grał na jakimś instrumencie, a ja mam Piotrek Zuba. Zuba brzmi, jakby ktoś sobie pierdnął. Nie wiem, nie podoba mi się moje nazwisko, ale takie mam, no i przecież nie będę go zmieniać. Czy mam ulubiony zespół muzyczny? Bastille. Uwielbiam Bastille, no kocham, po prostu kocham. Od ilu lat zajmujesz się montażem filmów? Tak, żeby to robić jakby regularnie i wiecie, to od 8 lat. Wcześniej też sobie coś tam próbowałem, ale to były moje początki jakby z montażem, więc tego nie liczę. No 8 lat mniej więcej. Co najbardziej lubisz nagrywać? Ja najbardziej lubię takie filmy, w których dużo się dzieje, w sensie gdzieś się wychodzi i tak dalej i takie filmy najbardziej lubię, aczkolwiek to jest mega utrudnione teraz przez pandemię, bo bardzo dużo rzeczy jest zamkniętych, do bardzo dużej ilości miejsc nie można w ogóle wejść i tak dalej, więc szkoda, ale mam nadzieję, że za niedługo wszystko wróci do normy. Proszę. Czy będziesz nagrywał więcej story z życia twojego na Instagramie i na YouTube? Nagrywam bardzo dużo story, naprawdę teraz jest okres czasu, gdzie dodaję mega, mega dużo story i rzadko jest taki dzień, gdzie nie dodaję nic kompletnie, więc koniecznie wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam pojawia się dużo i na pewno będzie pojawiać się dużo, więc musicie być na Instagramie. Naprawdę proszę wbijajcie, bo za niedługo już będzie 30 tysięcy. Cieszę się i myślę, że może zrobię jakiegoś specjala na to 30 tysięcy, więc wbijajcie koniecznie na Instagrama. Zapraszam. Czy czułeś kiedyś, że popadasz w depresję? Tutaj jakieś poważne pytanie, ale nie, nigdy się tak nie czułem. Myślę, że z moim zdrowiem psychicznym jest jakby jak na razie wszystko okej i mega się z tego cieszę, bo wiem, że dużo osób się zmaga z takimi problemami i trzeba o tym mówić, bo to jest choroba tak samo jak każda inna, więc nie wolno tego lekceważyć, aczkolwiek ze mną jest wszystko okej na razie i nigdy nie miałem jakichś takich
takich myśli. Raczej staram się podchodzić pozytywnie do życia i nie przejmować się za bardzo różnymi rzeczami. Na razie mi to nie grozi. Mam nadzieję. Ile około zarabiam? Tutaj też turururu, bejtowe pytanie. Nie wiem, czy chcę gadać o moich zarobkach, bo raczej jakoś żyjemy w takim społeczeństwie, że o tym za bardzo się nie gada. Aczkolwiek mogę wam tyle powiedzieć, że wszystko to zależy od tego, ile pracuję. Cały mój zarobek na ten moment jakby pochodzi z YouTube'a. Albo z tego, co przepracuję na kanale Ady, albo z tego, co przepracuję u siebie na kanale. Więc w zależności od tego, co robimy, ile tego robimy, jak często dodajemy filmy, jak te filmy dobrze się oglądają i w ogóle, to od tych wszystkich czynników zależy moja wypłata, więc czasem jednego miesiąca moja wypłata jest taka bardzo skromna, że jest ciężko, a czasem drugiego miesiąca jest dwa razy większa niż była poprzedniego, więc to wszystko naprawdę zależy od tego, co robimy. Czy jakiś teledysk jest w toku pracy? Na razie chyba nie. Na razie nie ma go w toku pracy, ale jest w planach, więc w tym roku myślę, że na pewno jeszcze coś się pojawi. Czy zrobisz film Instagram Stories, w którym odpowiadasz na wszystkie pytania, jakie będą zadane? Nie ma opcji, tych pytań jest naprawdę tak dużo, ja bym wam to pokazał, ale jest ich cała masa, serio. Musiałby ten film trwać chyba 4 godziny, a boję się, że już będzie trwać długo, więc dużo będę musiał wycinać z tego. Jak myślisz, jaki jest odpowiedni wiek na dzieci i kiedy ty byś chciał je mieć? Tacierzyństwo mnie kompletnie przeraża, jakby ja nie za bardzo lubię dzieci, w sensie dzieci są okej, ale jak nie są to nasze dzieci. W sensie ja wychodzę z takiego założenia, że nie czuję się na tyle odpowiedzialny i na tyle stabilny finansowo i w ogóle, żeby mieć dziecko, więc na razie nie chciałbym mieć dzieci i nie wiem, czy w ogóle chciałbym mieć dzieci tak ogólnie. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że włączy mi się jakiś instynkt, ale tak to nie, chyba nie. Co byś robił, gdyby nie YouTube? Myślę, że gdyby nie YouTube, to pewnie nawet bym nie poszedł na te studia, na których jestem. Od razu wyprzedzając inne pytania, jestem na studiach na kierunku socjologia z specjalizacją nowe media, marketing i reklama, czyli to się tak łączy trochę z tym, w czym pracuję i w ogóle. Myślę, że nawet na te studia bym nie poszedł, więc nie wiem. Myślę, że może bym próbował coś tak w fotografii, albo może z tą informatyką, bo takie były moje plany przed tym, jak się wydarzył YouTube w ogóle, ale nie mam pojęcia, co bym robił, gdyby nie YouTube i montowanie filmów, bo uwielbiam montować filmy, więc nie wiem, serio nie wiem. Czemu tylko we wtorki są odcinki? Ponieważ ja chcę być naprawdę regularny w tym, co robię i nie chcę przerywać. Jeszcze odkąd zacząłem kanał, nie było tygodnia, w którym nie byłoby filmu. Na razie jest tylko jeden film tygodniowo, bo po prostu nie mam czasu na drugi film. Nie, to byłoby nie do zrobienia. Wiem, żebym się zaraz wysypał na jakimś filmie, a nie chcę tego robić. Dlatego mam taki plan, że jak już mówiłem wcześniej, skończę studia, będzie więcej filmów. Obiecuję wam to, naprawdę. Macie kontakt z Lexi po jej przeprowadzce? Tak, nawet dzisiaj, chyba nawet teraz w tym momencie jest Lexi u nas i zapraszała nas do siebie, więc może tam za niedługo do niej wpadniemy. Nie było żadnej spiny, więc dlaczego mielibyśmy stracić kontakt? No jest wszystko okej. Okay. A, widzę, że od razu odpowiedziałem na jakieś inne pytanie. Macie spinę z Lexi? Mamy spiny z Lexi. Nic się nie stało, serio. Czy naprawdę bycie influencerem jest takie trudne? W czym ciężko sobie radzić? Mi się wydaje, że to zależy też od osoby. Dla niektórych może być to mega łatwe, dla niektórych może być to mega trudne i tak samo niektórym po prostu się uda, a niektórym nie. Wydaje mi się, że najtrudniejsze w byciu influencerem, po pierwsze, żeby się przebić, bo jest naprawdę bardzo duża jakby konkurencja w tym, a po drugie, żeby się utrzymać, bo to też jest mega jakby duża presja. Najgorsze w tym wszystkim jest właśnie ta presja, że tutaj trzeba robić ten content, trzeba mieć dużo pomysłów, trzeba być jakby sumiennym i regularnym w tym, co się robi i dodatkowo jest ciągle presja tego, że trzeba być takim trendy, powiedzmy, trzeba wymyślać ciągle jakieś pomysły, które będą fajnie oglądane i tak dalej. No to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Oprócz tego dochodzą wszelkie inne rzeczy takie techniczne, typu sprzęty, aparaty, oświetlenia, montaż i w ogóle. To wszystko na to, to musi być przemyślane i to nie jest takie hop-siup, naprawdę. Czy nagrasz, nie masz psychy, żeby? Widziałem ten odcinek u Dominika Rupińskiego i widziałem ten odcinek u Agnieszki Grzelak Vlog. Bardzo fajne odcinki, mega mi się podobały. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał taki odcinek. Jeśli będzie dużo takich komentarzy, to nagram taki odcinek. Możemy coś wymyśleć. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie trochę takie zżynanie od innych. No ale jeśli będziecie chcieli, to chyba nie ma na to jakichś praw autorskich. Pracujesz gdzieś oprócz YouTube'a? Nie. To jest moje jedyne zajęcie i pracuję dla Ady i tam jej montuję i ogólnie ogarniam i wszystko. No i pracuję też tak sam dla siebie na swoim kanale, powiedzmy. To jest takie właśnie głupie, bo ja mówię, że to jest moja praca, ale ja tego za bardzo nie traktuję jako moją pracę w ogóle. Muszę to nazwać moją pracą, no jakby to jest jedyna jakby rzecz, z której ja mam jakiekolwiek dochody, nie? Nazywam to moją pracą, ale totalnie tego nie traktuję jak moja praca. Ja po prostu lubię to robić. Nie poczuwam się tak, jakby to była moja praca, bo praca się kojarzy z czymś takim, że to jest taki przymus i trzeba tam iść i zarobić ten hajs, żeby przeżyć i w ogóle. A ja tutaj mam taki chill w sumie.
lubię to robić, robię i coś tam jeszcze mogę z tego zarobić, więc jest ekstra. Jak czujesz się po wyprowadzce Lexi? Pozdrawiam wszystkich. Również się pozdrawiamy. Ja nie odczułem jakoś tego bardzo, jakby dom jest ogromny, każdy ma jakby swój pokój i tak dalej, więc jakoś tego dużo nie odczułem, że było tak naprawdę jednej osoby. Poza tym Lexi bardzo często gdzieś wychodziła i jej nie było, więc jakoś, nie wiem, nie odczułem tego nawet za bardzo, więc... Woda czy torebka herbaty najpierw? No, chyba oczywiste, że najpierw wrzuca się do pustego kubka herbatę, a później zalewa się ją wodą, chyba że to się robi jakoś inaczej. Nie wiem. Może ja to robię źle, ale zawsze herbata idzie pierwsza. Twoja znienawidzona lektura szkolna to... Pan Tadeusz. Jest chyba 11 ksiąg. Ja na 7 się popłakałem z bezsilności po prostu. Szkoła. Dalej. Myślisz, że Lexi wykorzystała Adę dlatego, że pomieszkała chwilę i się wyprowadziła? Nie, wydaje mi się, że to nie był taki powód. W sensie jakby... Sam się zdziwiłem, że Lexi się wyprowadziła i podjęła taką decyzję, ale ja wam w ogóle powiem, jak to było. To było po prostu tak, że pewnego dnia Lexi schodzi na dół do nas i mówi: wyprowadzam się, a my takie... Dlaczego? W sensie, no nie było żadnej spiny ani nic takiego, wiecie. No Lexi po prostu stwierdziła, że chciałaby zamieszkać sama, bo nigdy nie mieszkała sama i w ogóle. To jest jakby jej wybór, jej decyzje i powiedzieliśmy, no spoko, jak chcesz się wyprowadzać, no to go ahead, nie? Zdziwiłem się na pewno, że... Bo i tak do czerwca na pewno będziemy mieszkać w tym domu, minimum. Myślałem, że do czerwca będzie z nami mieszkać, ale... No, wyszło jak wyszło, tak? Planujesz iść na magisterkę? Nie. Nie, no na razie nie mam takiej potrzeby, więc nie chcę iść na magisterkę, już mi wystarczy mój licencjat. Chcę go skończyć i chcę mieć to z głowy, naprawdę. Jakby, no co mam o tym myśleć? Nic o tym nie myślę. Każdy czasem potrzebuje przerwy, nie? Jak długo masz już Daisy? Jak zaadoptowałem Daisy, to nagrałem takiego vloga tutaj. Możecie sobie wbić, macie tutaj w karcie i zobaczyć mniej więcej od kiedy to było. Co myślisz o przerwie Lexi i Marcina, a raczej o tym pranku? Ja raczej się obawiam, że to nie jest prank. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mam o tym myśleć. To są jakby ich sprawy. Jeśli tego potrzebują, to niech to zrobią i bardzo dobrze, że to robią. No co mam o tym myśleć? Nic o tym nie myślę. Każdy czasem potrzebuje przerwy, nie? Myślisz, że zmieniłeś się, odkąd zamieszkałeś z Adą? Myślę, że nie, bo jakby nie miałem po co się zmieniać. My z Adą mega długo wcześniej się znaliśmy i lubiliśmy się i w ogóle, więc ogólnie wszystkich znałem, zanim tutaj się przeprowadziłem. Tak, w sumie w zasadzie oprócz z Lexi, ale z Lexi też się dobrze dogadywałem. Nie miałem powodów się zmieniać i wydaje mi się, że totalnie nic się nie zmieniłem. Okej, moi drodzy, przeleciałem wszystkie pytania, przeczytałem wszystkie, odpowiedziałem, no wiadomo, tylko na te niektóre, bo i tak myślę, że ten film będzie długi. Postaram się go skrócić i skondensować, jak tylko mogę, a ja wam bardzo dziękuję za te wszystkie pytania i za to, że zostaliście do końca. Jeżeli na przykład subskrybujecie kanał, a nie kliknęliście w dzwoneczek, to zróbcie to właśnie w tym momencie i włączcie powiadomienia na wszystko, bo wtedy nie przegapicie nic i będziecie zawsze na bieżąco. I tacy, więc polecam. No i zapraszam was na wszystkie moje social media, to standardowo, wszystkie są w opisie, Instagram obowiązkowo. I dzięki wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień, we wtorek o godzinie 15. Dzięki, cześć, na razie, patrzymajcie się, do następnego razu. Nie dostanę do kamery!